Witam. Kiedy w 2017 roku ukazywał się 42 numer magazynu Taktyka i Strategia, ukazującego się właściwie od początku tego wieku, można powiedzieć, to już wtedy można było mieć wrażenie, że magazyn ukazuje się coraz rzadziej, co wynikało w dużej mierze z tego, że o ile wcześniej zdarzało się, że wychodziły po 3, chyba nawet raz się zdarzyło, że były nawet 4 numery na rok, tak w pewnym momencie to tempo spadało nieuchronnie i w pewnym momencie doszło właśnie do sytuacji, kiedy w 2017 ukazał się tylko jeden 42 numer i po nim wydawca już właściwie sugerował, że z braku czasu, środków, możliwości prawdopodobnie magazyn zostanie zawieszony. No, przyjąłem to, przyznaję, z pewnym żalem, ponieważ kolejnym mutacjom tego magazynu towarzyszę właściwie od początku. Kupowałem, a właściwie nawet nie od początku, ale jeszcze wcześniej, jakbykolwiek to brzmiało, ponieważ czytałem Klan Miłośników Gier Strategicznych, który ukazywał się na łamach magazynu Magia i Miecz. Później kupowałem Strategię i Taktykę, która ukazywała się jako osobna wersja magazynowa tego wspomnianego wcześniej działu. Później magazyn Dragon Strateg, następnie Dragon Hobby, później zaś Taktykę i Strategię. Nie mam w kolekcji wszystkich numerów tych magazynów, z racji tego, że mieszkam w małym miasteczku, to i nie wszystkie one zawsze były na czas. Póki one były w kioskach, to jeszcze nie było problemu, ale w momencie, kiedy trzeba było polegać na Empiku albo na innych źródłach, to już się stało problemem, w związku z czym moja kolekcja nie obejmuje wszystkich numerów, nad czym czasem trochę ubolewam. Niemniej, właściwie w 2017 wydawało się, że jak to powiedział Kościuszko Fini z Polonii, tak tutaj, czy raczej miał powiedzieć, bo z tego co kojarzę, to w ogóle nie powiedział. Tak tutaj można było powiedzieć Fini z Taktyka i Strategia, aż gdzieś tak w połowie 2020 roku na stronie wydawnictwa pojawiła się informacja, że ukaże się nowy numer. Radość moja była spora, ceniłem sobie bowiem ten magazyn od samego początku, zarówno za rozszerzenia do gier, jak i jak i osobne gry w nim wydawane, a także ze względu na artykuły historyczne w nim obecne. Można powiedzieć więc za całokształt. Więc na początku rzeczywiście pojawiła się duża radość, że będzie nowy numer magazynu Taktyka i Strategia. Potem ta radość trochę odrobinę zmalała, ponieważ kiedy wydawca poinformował, że będzie to numer zawierający wyłącznie żetony i scenariusze, więc żegnajcie artykuły historyczne, nad czym ja zawsze będę trochę ubolewał. Ale udało się natomiast zrealizować to, co już wcześniej było zapowiadane, czyli że magazyn będzie zawierał całkowicie sztancowane żetony, co było już bodajże zapowiadane na 42 numer, natomiast no, z pewnych powodów nie udało się zrealizować, więc doszliśmy tutaj. I oto dosłownie wczoraj trafił w moje ręce tenże numer. Trafił po dość długim czekaniu, ponieważ z tego co widziałem, to został wysłany 2 tygodnie temu, natomiast dotarł dopiero dzisiaj. Co jest dziwne, no ale biorąc pod uwagę sytuację na świecie i tak dalej, to można powiedzieć, nie powinno tak dziwić. Acz zaznaczę, że pokazywałem wam dosłownie kilka dni temu Next War Vietnam, które z kolei doszło do mnie całkiem szybko, jak na warunki, biorąc pod uwagę, że płynęło ze Stanów Zjednoczonych. A zatem, bez dłuższego czekania, zajrzyjmy do środka. Mojej potężnej mocy gestapowskim scyzorykiem sobie pomogę. Mam nadzieję, że nie uda mi się niczego nie uszkodzić. Aczkolwiek niestety już widzę, że folia mi wygięła róg. Niestety. Powinienem sobie do otwierania takich rzeczy kupić, cytując klasyka polskiego prawicowego YouTube, bagnet mój francuski, ale niestety bagnetem nie dysponuję moim francuskim, więc muszę pozostać jedynie przy scyzoryku, aczkolwiek kupionym we francuskim jak najbardziej oszą, więc za bagnet mój francuski może on od biedy robić. Zatem tak, co mamy w środku? Jak widzicie, całość, tak jak zgodnie z informacjami, skupia się wyłącznie prawie wyłącznie na grach, aczkolwiek widzę, że jednak coś więcej się tutaj załapaliśmy, coś więcej jest poza tylko i wyłącznie scenariuszami, aczkolwiek jeżeli spojrzycie na ilość scenariuszy w grze, w magazynie, to liczba, no,
jest nieco większa. Porównajmy na przykład z liczbą scenariuszy z poprzedniego numeru. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli ponad półtora raz więcej. Nice. Do tego dostajemy trzy gry, do których mamy wszystkie elementy w magazynie, poza oczywiście instrukcjami, ponieważ są to gry systemowe, czyli Marsa Matruch, Linia Mart i Kaukaz 2020. Te dwie pierwsze są niejako uzupełnieniem, chyba przez większość uważane za jedną z najlepszych gier TIS-u, czyli Desert Rats 1940-42 i wspólnie z wydanym nieco później Kazerin 1943 niejako uzupełniają serię gier poświęconych walkom w Afryce Północnej wydaną w systemie WB95. Do kompletu chyba tylko brakuje El Alamein, ale myślę, że to jest kwestia czasu, aczkolwiek El Alamein, pamiętajmy, było wydane już wcześniej w systemie B35. Do tego mamy Kaukaz, wydany w systemie, w którym wcześniej ukazały się Ardeny 2024 i za jakiś czas ma się ukazać Waterloo 2024. Jak widzicie, do Mersa Matruch i Linii Maret mamy tych scenariuszy sporo, co w połączeniu z tym, że samo Desert Rats zawiera chyba największą ilość scenariuszy, jeżeli chodzi o gry TIS-u, sprawia, że w tym momencie jest to moim zdaniem optymalny moment na zakup tej gry, o ile jeszcze jest. Bo pamiętam, że wydawca swego czasu ostatnio ogłaszał, że już się ponoć egzemplarze kończą. Więc jeżeli jeszcze jej nie macie, a chcielibyście mieć właśnie, jeżeli na przykład nie mieliście wcześniej do czynienia z systemem WB95, to uważam, że wspólnie z tym magazynem akurat ta gra będzie tworzyć, myślę, bardzo udane combo. Co mamy więcej? Jeden scenariusz do Blitzkriegu, dwa scenariusze do Ardenu 2024, dwa scenariusze do Bolonii 1945, jeden scenariusz do Grochowa, trzy scenariusze do Tannenbergu, jeden scenariusz do Warszawy 1920 i jeden scenariusz do Ardenu 1940. W sumie zwraca uwagę, że większość, że właściwie prawie wszystkie te scenariusze są do nowszych gier TIS-u. Najstarszą z nich, z tego co tutaj widzę, jest chyba Grochów 1831. Nie ma natomiast żadnego scenariusza, co mnie odrobinę rozczarowało, no powiedzmy szczerze, narzekać jak najbardziej też należy. Nie ma żadnego scenariusza do WOTU 2025, który akurat jest, uważam, całkiem fajną grą właśnie pod kątem budowy nowych scenariuszy. A zatem rzućmy okiem, co mamy w środku. Mersa Matruch, czyli dalszy ciąg walek w Afryce Północnej, co mnie cieszy łącznie z omówieniem tego, co się działo, bo bałem się trochę, że będziemy mieli tylko suche scenariusze, ale jednak trzeba na plus oddaję wydawcy, że mamy także opis, omówienie wszystkiego, co tutaj miało miejsce. A ja przyznaję, nigdy za dużo nie czytałem o walkach w Afryce. Znaczy tyle, co czytałem, to dotyczyło Polaków, więc o tym akurat, co tu się działo, za dużo nie wiem. Z tym większą przyjemnością przeczytam. Medynin, czyli dalszy ciąg walk w Afryce. I Pugilisti, to też Afryka. Zwracam uwagę, że tak naprawdę większość, to co jest właśnie fajne w tych scenariuszach afrykańskich do WB95, to jest z jednej strony relatywnie nieduża ilość jednostek walczących na sporych planszach i duża przestrzeń, która sprawia, że można tam rzeczywiście się bawić, manewrować, kombinować i próbować oszukać i jakoś tam okazać się sprytniejszym od przeciwnika. Kolejne scenariusze właśnie poświęcone walkom w Afryce. I coś nowego, czyli tym razem dostajemy scenariusz do B35, a konkretniej do gry Blitzkrieg 39 Guderian, poświęcony walkom w Borach Tucholskich. Notabene walki w Borach Tucholskich to jeden chyba z najciekawszych elementów tej właśnie życzonej gry. Klasyczne kilka słów od ojca prowadzącego. Scenariusz do Ardenu 2024. Tyle, że z tego co widzę, to jest to scenariusz akurat właśnie do gry, która jest w tymże magazynie i tu akurat będę mógł ją za chwilę Wam pokazać. Oj, no właśnie. Byłoby fajnie, gdyby mi się udało, planowałem, żeby wyjąć tylko te żetony tak, żeby one się mi nie rozsypały, co niestety jest trudne, ponieważ TIS robi je tak, że łatwo wypadają. Co dla jednych będzie zaletą, dla innych wadą. Ja uważam, że jest to na przykład zaleta, bo
Być może ktoś się w tym momencie zdziwi, ale zauważcie, że jak to jest, że Tizjak robi swoje żetony, które są grube już w tym momencie, bo kiedyś można było mieć zarzut o ich cienkość. Teraz jak są grube, to można je wyjąć ze sztancy bez żadnego problemu. I takie, jak wyjmujemy ze sztancy, są gotowe do gry. Natomiast w przypadku gier na przykład GMT, to rzadko mi się zdarza, że po wyjęciu żetonów ze sztancy mogę nimi grać. Najczęściej wymagają one jakiejś obróbki wstępnej, aby wyglądały jako tako i nie szpeciły planszy tymi swoimi brudami, które mają najczęściej po bokach. Więc tak, mamy tutaj jedną sztancę żetonów, czyli trochę mniej niż na przykład w poprzednich numerach, no ale dzięki temu wszystkie one są sztancowane. I tak, tutaj był żetony Kaukaz, do niego mamy tutaj, jak zgaduję, tak zgaduję dobrze, jednostki ukraińskie i rosyjskie, i to jest pewnie plansza do Kaukazu. Tak, dobrze zgadłem. Czyli zauważcie, jeżeli ktoś z Was grał w Ardeny 2024, to pamiętacie, że tam jednak ten jest ardeński. Co jest w Ardenach, każdy wie. Natomiast tutaj mamy zdecydowanie teren bardziej płaski, równy, więc to też znowu więcej miejsca na wariowanie. Natomiast tu mamy dwie kolejne plansze do Afryki i gro żetonów, to właśnie są żetony afrykańskie, można powiedzieć. Więc może rzućmy okiem na tę planszę od razu, jak już przy tym jesteśmy. No, tu się daje zauważyć pewną różnicę. Jeżeli mieliście do czynienia z Desert Rats, to zapewne pamiętacie, że tam jednak przeważał teren równy, płaski, no pustynia. No. Czego się spodziewać po pustyni? Tak, tutaj już widać, mamy wyraźnie pasmo górskie. Mamy jakieś solanki. Mamy trochę więcej, bardziej skomplikowanego terenu. Więc tu już może być z takim radosnym wariowaniem czołgiem po pustyni na lewo i prawo trochę trudniej. Powiem Wam tak, że jak tak patrzę na tę planszę, to mi w tym momencie przyszło do głowy, bo czytałem niedawno, że być może kiedyś ktoś by się pokusił, TIS albo ktokolwiek inny, bo jak się okazało, nikt nie zrobił, o zrobienie gry o wojnie libijsko-egipskiej z lat 70., która toczyła się mniej więcej na podobnych obszarach, co te właśnie walki z okresu II wojny światowej. Natomiast jak poszukałem, to chyba nikt nigdy nie ogarnął tego tematu w grze. Co mnie trochę zaskoczyło, ale być może źle szukałem. Nie wiem, w każdym razie. Tutaj mamy zaś teren poświęcony Mersa Matruch. No tutaj już jest trochę, powiedzmy, bardziej desertowo, można powiedzieć. Czyli owszem, mamy jakieś krawędzie górskie i tak dalej, ale jednak teren, jak widać, jest wyraźnie taki bardziej prostszy, równiejszy, bez jakiegoś szaleństwa. Uda mi się? Uda. Oj, nie udało się. Nie udało się. Muszę teraz uważać, żeby któryś z tych żetonów, aby nie zginął. Dlatego zaraz je od razu pochowam. I tak, co mamy dalej? Następny scenariusz do Ardenów. Czy to jest też scenariusz do tego? Do Kaukazu? Nie, Niemcy, czyli to jest scenariusz do samej gry Ardeny 2024. Następnie scenariusz do artykuł poświęcony 58. pułkowi piechoty z Nowego Jorku, czyli tematyka wojny secesyjnej i rekonstrukcji historycznych. Tutaj przegląd z kolei wszystkich gier, które ukazały się na łamach magazynu. Już tego sporo było, prawdę powiedziawszy. Widzę, że już od początku były one drukowane, znaczy no może nie od samego początku, przepraszam, żebym nie skłamał. Były one zawsze drukowane w takim pasku i do tej pory się ładnie mieściły, ale już widzę, że tak za dobrze się nie mieszczą w tym momencie, bo tu mamy na przedostatniej pozycji Niemen 14 i inne. Dwa scenariusze do gry Bolonia 1945. Scenariusz do Grochowa. Z tego co widzę, z ograniczoną ilością wojsk. Aha, z innym wchodzeniem wojsk polskich niż w scenariuszu podstawowym i pewna ilość spora, co mnie cieszy osobiście, zasad specjalnych. I następnie mamy scenariusz do świeżo wydanego, no świeżo, gdzieś tak niecały rok temu. Świeżo, przepraszam Was bardzo, ale tak mi się kojarzyło, że jakoś stosunkowo niedawno Tannenbergu 1914. I dwa kolejne scenariusze też do Tannenbergu. I tu mnie zaskoczyło, prawdę powiedziawszy, spójrzcie na ilość jednostek, które biorą udział. Tannenberg nie posiada mało scenariuszy sam w sobie, bodajże cztery, chyba.
3 albo 4, nie chciałbym skłamać. Natomiast są to scenariusze no jednak duże, no w końcu mówimy o Wielkiej Wojnie. A tutaj zauważcie, że tych scenariuszy jest jednak wyraźnie mniej. Są scenariusze z wyraźnie mniejszą ilością jednostek. Co mnie cieszy, bo może też umożliwi mi to na przykład swobodniejsze nagranie którejś z tych rozgrywek i zaprezentowanie ich. Co dalej? Mamy sierp i młot. Do której, z jakiej to jest gry? Polacy, Rosja. Aha, do Warszawy 1920. No i na końcu artykuł pod tytułem Geologia wojenna. Przyznaję, ciekawa rzecz, bo temat właściwie niby oczywisty, ale tak naprawdę podejrzewam, że mało znany, biorąc pod uwagę, że autorem jest Rafał Zerski. To może być to ciekawe, zobaczymy, o co tu chodzi. Na razie nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, muszę przeczytać. No i na samym końcu mamy scenariusz do Ardenów 1940. Czyli całkiem sporo rzeczywiście materiałów. Aha, magazyn jest, można powiedzieć, że jest to powrót do przeszłości swego rodzaju, ponieważ magazyn jest zszywany. Przez ostatnie kilka lat tisy były klejone, natomiast w samych początkach istnienia magazyn także był szyty, więc można powiedzieć, że pod tym względem mamy tutaj swoisty powrót do przyszłości. Więc tak, jestem generalnie zadowolony z faktu, że wreszcie magazyn wrócił z niebytu. Jest lepiej niż myślałem nawet, bo jak powiedziałem na początku, bałem się, że w ogóle nie będzie tutaj żadnych artykułów, tylko scenariusze i gry. Tymczasem jednak jest lepiej niż myślałem, są scenariusze i są też jakieś artykuły. Kilka rzeczy mnie zaskoczyło pozytywnie, jak choćby właśnie te mniejsze scenariusze do Tannenbergu 1914, których się nie spodziewałem, a które są dla mnie osobiście miłą niespodzianką. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co mogę Wam na tę chwilę pokazać. Mam nadzieję niedługo coś stąd nagrać. Jak widzicie, przybywam już rzeczy, z których muszę nagrać i będę musiał powoli zacząć to wszystko realizować, żeby nie trzymać Was w niepewności względem tego, co obiecywałem, a nie lubię nie dotrzymywać obietnic. W każdym razie na dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że do tego magazynu niebawem już wrócę przy okazji kolejnych rozgrywek.